Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Słyszymy dzisiaj kontynuację 5 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, kazanie na górze. I można by mieć dzisiaj takie złudzenie, że to jest jakaś przypowieść, że Jezus mówi, że ktoś tam nadstawił drugi policzek, że ktoś jest tak hojny, że jeśli go proszą o szatę, to odstępuje mu też płaszcz. Idzie 2 razy tyle niż trzeba, żeby komuś pomóc. Miłuje nieprzyjaciół. Tylko problem polega na tym, że to nie jest przypowieść. To nie jest opowieść o kimś. To w ogóle nie jest opowieść. To jest kazanie, które Jezus wygłasza do ludzi, którzy chcą iść za Nim. A więc to Jezus chce od ciebie i ode mnie, abyśmy nie stawiali oporu złemu, abyśmy nadstawiali drugi policzek, abyśmy byli hojni, abyśmy przebaczali, abyśmy miłowali nie tylko przyjaciół, ale również nieprzyjaciół. Można by mieć taką reakcję, no przecież tak robię, nie? Bo kocham wszystkich ludzi. Szczególnie kiedy budzę się rano, jest piękny poranek, jest niedziela. Tylko że nie można kochać wszystkich ludzi naraz. Możemy kochać konkretną osobę. Konkretną osobę, o której pomyślimy. Konkretną osobę, którą nosimy w sercu, w myślach. A ileż jest takich osób, które ciebie denerwują i ta myśl o nich powraca. Czy to jest miłość nieprzyjaciół, czy po prostu nienawiść nieprzyjaciół? Można by wreszcie pomyśleć, że skoro tak Jezus chce w tym kazaniu na górze i ja się w tym nie mieszczę, to ja nie jestem chrześcijaninem. I to by była bardzo dobra myśl dla nas, bardzo zbawienna, bo to, że nas ochrzczono kiedyś, to nie znaczy, że już jesteśmy chrześcijanami. To, że praktykujemy jakąś religijność, staramy się przyjmować Słowo Boże, to nie znaczy, że już jesteśmy chrześcijanami. Stajemy się nimi. Udaje się nam czasami bardziej, czasami mniej. Ale jeśli nie miłujemy naszych nieprzyjaciół, jeśli nie nadstawiamy policzka, to może jednak nie jesteśmy jeszcze chrześcijanami. I ktoś by się teraz mógł zbuntować i powiedzieć, to chrześcijanin to jest chłopiec do bicia, tak? A popatrzcie na krzyż Chrystusa. On jest tym, który nie stawiał oporu złemu.
który nadstawił policzek, aby mu rwano brudę. Jest tym, którego biczowano, rozdzierano mu szaty, wreszcie przybito go do krzyża. I umierając, on prosił swojego Ojca w niebie o miłosierdzie dla oprawców. A na krzyżu umierając, miał jeszcze siłę, aby ogłosić dobrą nowinę umierającemu łotrowi, może mordercy jakiemuś. Powiedział mu: dziś ze mną będziesz w raju. I nie jest to jakaś opowieść, chyba że nie jesteśmy chrześcijanami. Przyjmujemy to tylko jako jakąś historię, jakąś metanarrację, która ma nam pomóc, żeby to nasze życie było trochę łatwiejsze i bezpieczniejsze, a i tak potem nie ma nic. Z czego będziemy, siostry i bracia, rozliczani? To właśnie z miłości, właśnie z tego, jakie są nasze czyny. Co to znaczy miłować nieprzyjaciół i kto jest moim nieprzyjacielem? Może nie masz kogoś takiego, ale pomyśl, jak wrócisz do domu, kto będzie twoim nieprzyjacielem? Może za parę godzin? Może przy jakiejś sprzeczce, przy obiedzie? Czy przez telefon? No, kto będzie tym nieprzyjacielem w tym momencie? Komu możesz nadstawić drugi policzek? Święty Benedykt, taki twórca potężnej szkoły duchowej, patron Europy, założyciel benedyktynów, w swojej regule dla mnichów napisał, że kandydatów do życia mniszego benedyktyńskiego trzeba badać pod tym względem, na ile są zdolni do znoszenia upokorzeń. I można by to rozszerzyć na nas wszystkich, chrześcijan. Na ile ty jako chrześcijanin jesteś zdolna do przyjmowania upokorzeń. Jesteśmy tak wychowywani, abyśmy się bronili. Cała polityka państwa polega na tym, żeby była jakaś obronność. Demokracja polega często na tym, żeby się kłócić. A my nie mamy naśladować dzisiaj polskiego Sejmu, czy jakichś gier wojennych, czy NATO. Mamy naśladować Ewangelię. Mamy żyć Ewangelią, która mówi, abyśmy miłowali nieprzyjaciół. Co jest tym wyrazem modlitwy za nieprzyjaciela? Tym wyrazem jest to, że ja chociaż się za niego pomodlę. Tym wyrazem tej mojej miłości będzie też nabranie takiego pewnego dystansu. I myślę, że właśnie jest taki klucz do tego, jak można żyć tą Ewangelią, zanim się ją odłoży na kolejny rok na półkę, że ten fragment to nie dla mnie, Panie Jezu. Reszta tak, mogę chodzić na drogę krzyżową, mogę opłakiwać Twoją śmierć, ale policzka nikomu nie nadstawię, żeby mnie uderzył. Benedykt mówi, aby przetrzymać tę chęć rewanżu, aby przyjąć to upokorzenie, które ma nas rzeczywiście zaboleć, ale abyśmy w ten sposób się formowali. Ewangelia ma nas czasami zaboleć, nie ma być cukierkiem, krówką. Czasami są takie krówki Boże w księgarniach katolickich. Jak tu przyjeżdża pani, sprzedaje książki w tę niedzielę, kiedy mamy mszę o uzdrowienie. No to nie masz być taką krówką. Znaczy możesz być taką krówką, ale Ewangelia nie jest taką słodką krówką. Ona też czasami ma te momenty soli. I ten moment soli teraz nadchodzi. Takiej też prawdy. Za kim się opowiadasz? Gdzie, za jaką mądrością chcesz podążać? Święty Paweł mówi nam o mądrości i głupocie. Czy nie boimy się, że my będziemy takimi chłopcami do bicia, takimi głupkami w oczach tego świata? Ale z drugiej strony, jak spojrzymy na krzyż Chrystusa i na to, co my tutaj świętujemy, że Chrystus pokonał śmierć przez swoją bezbronność i przez swoją miłość miłosierną, przez swoją miłość też wstawienniczą za nas, no to gdzie jest mądrość, a gdzie jest głupota? Jezus mówi bardzo ważną rzecz, że Ojciec nasz niebieski jest tym Ojcem, który sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi.
I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I mówi jeszcze dalej: bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Co to znaczy? Co to znaczy, że Bóg zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, że daje nam wszystkim dzisiaj na ziemi kolejny dzień, że każdego z nas podtrzymuje tak samo w istnieniu, czy złych, czy dobrych? To znaczy, że Bóg ma ten dystans, że Bóg nie pała rządzą odwetu, gniewu, nie pała jakąś rządzą kary. Może jakaś prawda jest teologiczna, niektórzy dyskutują, czy Bóg może karać, czy nie może karać. Ostatecznie jest to jakaś prawda wiary. Jak ją rozumiemy, to inna kwestia. Ale On ma dystans. I może to jest konkretna wskazówka dla ciebie i dla mnie, abyśmy w momencie próby, upokorzenia, kłótni, nabrali chwilę oddechu i zatrzymali się. Spróbowali naśladować tego Boga, który jest jednakowo dobry dla dobrych i złych, jednakowo miłosierny, jednakowo nas wszystkich kocha. Potrzebujemy dystansu. Nasze życie też to społeczne, polityczne przyspiesza, będzie trochę rzucało niedługo. Nie dajmy się poturbować, chyba że nie jesteśmy chrześcijanami.